Ja jem coraz mniej mięsa i to się dzieje właściwie nieświadomie, bo to nie jest tak, że ja sobie postanowiłam, że przejdę na przykład na wegetarianizm, tylko po prostu tego mięsa potrzebuję coraz mniej. Jem sporadycznie, 3-4 razy w miesiącu max i to jest max, tak a propos, i to jest zwykle kurczak. Natomiast nie ukrywam, że mam ogromną słabość do hamburgerów, bo w mojej głowie toczy się taki proces myślowy, że powinno się i ze względów zdrowotnych, i ze względów środowiskowych jednak z tym mięsem zerwać. Natomiast największy problem, jaki mam, jest z moją słabością do hamburgerów. Ja uwielbiam hamburgery, raz na jakiś czas sobie robię takie hamburgerowe szaleństwo. I nie znoszę hamburgerów wegetariańskich, bo one smakują cieciorką, one smakują warzywami, no a ja cieciorkę to mogę mieć w humusie, ale niekoniecznie między bułkami. Więc bardzo byłam ciekawa tego hamburgera i muszę powiedzieć, że jestem w absolutnym szoku, bo gdyby mi ktoś nie powiedział, że to jest wegetariański burger, plant-based burger, to bym nigdy nie domyśliła się, że tak jest, bo to ma strukturę mięsa, to smakuje jak mięso, to wygląda jak mięso, więc naprawdę szapoba, jestem pod wrażeniem. Skąd taka miłość do hamburgerów? Przecież akurat hamburgery, co one mają takiego w smaku sobie? Nie wiem, to jest takie, Anglicy mówią guilty pleasures. Jest na bogato, ja lubię chleb. Ja lubię chleb, ja lubię mięso niestety cały czas, chociaż coraz mniej go jem, to jednak lubię to mięso. Pewnie to jest też takie wspomnienie z dzieciństwa. Kiedy mieszkałam w tej Szwecji, rodzice zarabiali bardzo mało pieniędzy jak na tamte warunki. W związku z czym dla mnie hamburger był czymś super luksusowym i super fajnym. Więc myślę, że dzisiaj to jest taki trochę sentyment do szczenięcych lat.